ślubicą. A z racji tego, że jesteśmy jedyną instytucją, która jest właśnie z tego środowiska. Środowiska, które w raporcie zamówionym przez miasto w porównaniu do innych środowisk wrocławskich wypadło jako to, które jest najmniej aktywne. To, które ma najniższy procent wykształcenia, najniższą stopę życiową, wszystko ma najgorzej. W związku z tym powiem, że to jest właśnie to bardzo łatwe środowisko do działania. Dlatego, że jest niezwykle wdzięczne i daje nam zawsze poczucie sukcesu i pole do świetnej działalności. I stąd to nawiązuje do tego określenia, co to znaczy łatwe i trudne. A współpracujemy właściwie ze wszystkimi. A mianowicie, powiem tak, zaczęło się kilkanaście lat temu, kiedy zaczęliśmy takim programem Klauzura Spotkań. To był program wspierająco-kompensacyjny, animacyjny dla uczniów szkół podstawowych, dla tych uczniów, tych dwóch szkół, w których wtedy zdiagnozowaliśmy, że w tych szkołach jest ponad 90% dzieci z rodzin zastępczych. Z tych rodzin zastępczych niechlubnie ocenianych i zresztą takie one były, bo powielały nieudolności, powielały tragedię rodzinną, bo jeżeli pradziadkowie, dziadkowie nie potrafią sobie poradzić z rodziną, to jak mają sobie poradzić z wnukami i prawnukami, bo im właśnie powierzano opiekę. Te programy myśmy realizowali przez cały rok. Bardzo konsekwentnie, każdy czwartek, czterogodzinne spotkania z grupą uczniów i naszych słuchaczy. I tam realizowaliśmy zajęcia i filmowe, i arteterapeutyczne, i biblioterapeutyczne, i teatralne, i taneczne. Jeszcze wtedy nie mieliśmy pantomimy, ale była turystyka, więc i turystyczne. Dawały one niebywałe sukcesy. Niebywałe, to tutaj trudno było powiedzieć, ale naprawdę czasami to były wręcz spektakularne zachowania. Z tego programu Karuzela Spotkań wyrósł drugi program, też trzyletni, które prowadziliśmy dla pracowników, a właściwie wolontariuszy świetlic. I myśmy w związku z tym stworzyli program razem, taki szkoleniowo-warsztatowy i przez te trzy lata też każda grupa przechodziła przez roczne, bardzo intensywne, bo to były soboty, wszystkie soboty i niedziele po 8-9 godzin pracy warsztatowej. Ci Państwo byli przygotowywani do pracy w środowisku właśnie i w świetlicach. Potem wchodzimy z takim programem integracji. Nauczyciele nie zdają sobie zupełnie sprawy o sile integracji i o tym, jak ona jest ważna w procesie nie tylko wychowawczym, ale edukacyjnym i właśnie w takim rozwoju kulturalnym i nie stosują integracji. Powiem inaczej, jak już któryś z dyrektorów szkół tych nadodrzańskich albo któryś z nauczycieli wreszcie zrozumiał, że ta integracja jest siłą napędową i prosił nas o poprowadzenie takich zajęć, to często była taka sytuacja, że owszem, integrujcie uczniów, ale my w tym nie bierzemy udziału. Bardzo byli zdziwieni, jak ja przy drugiej takiej sytuacji zachowałam się bardzo rasowo, asertywnie i powiedziałam, w takim razie odmawiam poprowadzenia zajęć. Jak to? Zdziwieni, bo przecież przygotowani nauczyciele mają przynajmniej 3-godzinną kartkę i pączuszka, a tu każą im w czymś brać udział. Ja mówię, ponieważ nie mogę integrować grupy uczniów przeciwko wam. To jak to? Pani będzie ich nastawiała przeciwko nam? Ja mówię, nie. To będzie bardzo mocna grupa. I już sobie z nimi w ogóle nie poradzić. No wreszcie się okazało, że tak, że to warto. I teraz właściwie, no to jest, to trwa już kilkanaście lat. Gimnazjum tutaj numer 4, wcześniej jeszcze mieliśmy to gimnazjum takie uzamadawiające na Roosevelta, na granicy Ołbina i Nadodrza. Rokrocznie korzysta i pierwsze klasy, i nauczyciele,
przechodzą przez integrację. Nigdy ta integracja nie jest samą sesją integracyjną, tylko zawsze jest jeszcze do tego jakiś wątek albo kulturalny, albo edukacyjny, albo wychowawczy. W zeszłym roku było to inspirowane literaturą Tolkiena i wchodziliśmy w taki bardzo świat zwariowany i fantazy poprzez właśnie też i te zabawy integracyjne. I to jest to, czym tutaj wspieramy to środowisko. Oprócz tego współpracujemy z instytucjami właśnie tutaj powstałymi, a ich jest naprawdę bardzo dużo. Tu trzeba przyznać, że miasto bardzo się zainteresowało na Dobrze i ta rewitalizacja na Dobrze to nie jest ta zewnętrzna i tylko pomalowane kamienice, ale rzeczywiście jest to rewitalizacja społeczna. Tu w Krzywym Kominie wielokrotnie prowadziliśmy różne zajęcia, braliśmy udział w konferencjach, ale też i w różnego rodzaju kiermaszach i ich pomysłach, jak w ekorozwoju, jak i bardzo ścisła współpraca z infopunktem Łukietka 5, gdzie na przykład z ich ówcześnie tam działającą Radą Seniorów prowadziliśmy zajęcia pod tytułem Most Pokoleniowy i wprowadzaliśmy dzieci do tych seniorów. Nie wiem, kto był bardziej zdumiony i potem zachwycony tym połączeniem pokoleń, przy czym to nie były rodziny, to były obce sobie osoby, bo zresztą nam na tym zależało. To studium trzeciego wieku zostało zainspirowane tym, że Łokietka 5 zrobił taką analizę seniorzy 60+ nad oczu i ja tam ze zdumieniem przeczytałam, jak to nie można oceniać, tylko zbadać. Ze zdumieniem właśnie, takim zdziwieniem wręcz, że seniorzy na nadodrzu twierdzą, że brakuje im dostępu do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No oczywiście pierwsza moja reakcja to była taka, no chyba zwariowali, jest tyle Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu i jeszcze brakuje im dostępu. A potem nabrałam pokory animatora, że zbadaj, a nie oceniaj. I zaczęłam badać problem i okazało się, że rzeczywiście dla nich Uniwersytet Trzeciego Wieku jest niedostępny. W związku z tym stworzyłam dla nich studium Trzeciego Wieku. Mamy dosyć dużą grupę zapisanych z 60 parę osób. Także naprawdę to jest duża, bardzo aktywna, bardzo fajna grupa, która też właśnie tu w Krzywym Kominie wystawiała kiermasz, a gdzieś tam coś jeszcze robiła. Także bardzo fajne rzeczy się dzieją. I powiem, że to jest naprawdę taki no, sukces środowiskowy. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo ze środowiskiem tutaj. No i powiem też i sukces szkoły. Ja sprawdziłam, nie ma w Polsce szkoły, która by stworzyła dla potrzeb nauki swoich słuchaczy grupę, która jest dla nich polem do ćwiczeń swoich doświadczeń specjalizacyjnych, bo oni prowadzą zajęcia, oni się spotykają z seniorami. Bardzo się czasami boją, oni się naprawdę boją tej różnicy wieku. To kolejny program, który realizujemy tu na Nadodrzu. No, ze względu na to, że Nadodrze mogłoby, zresztą takie hasło tu padło, mogłoby wygrać światowy konkurs na slalom po chodnikach. I tak się zastanawiałam, czy tu tacy sportsmeni mieszkają, że im tak wygodnie, czy ludzie tego w ogóle nie zauważają. I sobie pomyślałam, że trzeba będzie zwrócić uwagę na to, żeby zauważyli. Zauważyli. Muszę powiedzieć, że rok pracowaliśmy z uczniami w szkołach podstawowych i gimnazjum i uzyskaliśmy świetne efekty, bo osoby, które przyjeżdżają tu na Dobrze albo przychodzą tu z jakichś innych powodów, mówią, że się zmieni. Ja mam znowu takie przeświadczenie, ja byłam tylko raz w takiej szkole, bo potem tylko chodzili słuchacze nasi i oni nawet zwykał, tak? Mnie się dzieci zaczęły kłaniać, więc ja z taką zdumioną miną patrzę się, odpowiadam dzień dobry i patrzę z takim, czy my się znamy, a oni mi wołają, odkupmy na Dobrze.
Taki program realizujemy. Odkupmy nad Odrze. Specjalnie tak jest pisane, małe litery od, kup dużymi i nad Odrze małymi. Ten program wyglądał w ten sposób, żeśmy weszli najpierw w organizację i poprosiliśmy organizację Nadodrza o wsparcie i o pomysły. No takim powiedziałabym bardzo ostrym happeningiem i prezentacją. Powstaje w ramach też tego programu Odkupmy Nadodrze książeczka pod tytułem Czy wiesz, że? Czy wiesz, że dorośli nie mają to wy, dzieci, będziecie wiedzieli, że palenie śmieci, coś nie ma problemu, co jest zagrażające waszemu życiu. Powstały cztery opowiastki, bajeczki, trudno mi powiedzieć, może to nie jest tak najwyższego lotu literatura, ale chyba mnie nie do końca o to chodzi. O różnej konotacji, jedna to jest tam się królowie Szwecji, Francji, Anglii kłócą o to, czy palić, czy nie palić śmieciami. Gdzieś tam jest jakaś historyjka, że za 200 lat uratowaliśmy jednak ziemię. Jakieś tam inne historie. Dzieci też do tego porysowały ilustracje. Już się nie mogą doczekać. Uczą się cierpliwości, bo to już w zeszłym roku rysowały te ilustracje i cały czas jest pytanie, kiedy będzie ta książeczka? Uczysz się dorosłych. W dorosłym życiu czasami trzeba poczekać 3 lata na to, żeby coś uzyskać. No bo kwestia pieniędzy. Nareszcie udało mi się namówić i fundatorem tego wydawnictwa jest Anna Ciepłownia, która na granicy Odrza i Kiełczowa. Więc i on nam to wydadzą. W momencie jak wydamy tą książeczkę, to oczywiście będziemy przez cały rok ją wdrażać. Ona nie będzie rozdawana. Temu będzie cały program edukacyjny właśnie metodami animacji i aktywizacji prowadzenia.